Kontynuujemy nasz cykl prezentacji wałbrzyskich radnych. Po pierwszej sesji prezentowaliśmy nowe twarze rady. Dziś przedstawiamy osoby z największą i najmniejszą liczbą interpelacji w poprzedniej kadencji. Jeśli chodzi o liczbę złożonych w urzędzie pism, to dwóch radnych wyraźnie odstaje od reszty. Ryszard Nowak i Anatol Szpur to niewątpliwie rekordziści w tej kwestii. Pierwszy z nich w ciągu 4 lat złożył 200 interpelacji, drugi zaledwie 5 mniej. Po prostu to jest mój sposób na życie. Ja kocham to, co robię, pracę społeczną. Radnego traktuję jako poważnie taką służbę dla naszych mieszkańców. I to wynika z tego, że od godziny 11 do godziny 20 jestem dostępny w Radzie Wspólnoty Samorządowej na Białymkamieniu, Andersa 145, odwiedzając budynki, odwiedzając nasze ulice i nie tylko na Białymkamieniu czy na Konradowie, jeżdżąc po całym mieście, robię sobie po prostu te wycieczki, one są potraktowane w sensie pozytywnym, są to interpelacje, właśnie stąd tych interpelacji jest 200. To nie dlatego, żebym napisał, bo ja dostrzegam każdego dnia załamany chodnik, poprawienie kostki krawężnikowej, naprawa lampy, naprawa budynków. No, współpraca z mieszkańcami i ich potrzeby. Stąd wynikają interpelacje, żeby działać, coś robić dla ludzi. Ryszard Nowak cały swój wolny czas poświęca na działalność w Radzie Wspólnoty Samorządowej. Za swoje największe osiągnięcie uważa przeprowadzenie akcji charytatywnej na rzecz zakupu specjalistycznego łóżka ortopedycznego dla jednej z mieszkanek Wałbrzycha. Do rady dostał się z listy komitetu Romana Szałemeja. Zdobył 2217 głosów. Anatol Szpur również działa w RWS-ie, ale w dzielnicy Stary Zdrój. Oprócz pracy społecznej prowadzi także własną działalność gospodarczą. Za swoje największe osiągnięcie w poprzedniej kadencji uważa doprowadzenie do budowy parkingu przy ulicy Armii Krajowej. Również był kandydatem z komitetu Romana Szałemeja. W wyborach poparło go 1853 mieszkańców. Interpelacje to nie jedyna forma działalności radnego i sposób załatwiania spraw w imieniu mieszkańców. Tak twierdzą ci, którzy w minionej kadencji złożyli ich najmniej. Czwórka radnych nie złożyła żadnej interpelacji w ciągu 4-letniej kadencji. Byli to Mariusz Piejko, Justyna Półkoszek, Artur Torbus i Andrzej Mielczarek. Pierwsza trójka nie zasiada już w radzie, a Andrzej Mielczarek, na co dzień prywatny przedsiębiorca, nie chciał skomentować przed kamerą swojej aktywności. Dlatego trudno powiedzieć, czym zajmował się przez ostatnią kadencję. Oprócz tego, że zasiadał jako członek w dwóch komisjach – Gospodarki Miejskiej oraz Bezpieczeństwa Statutowej i Etyki. Po dwie interpelacje na swoim koncie mają Wiesław Bielawski, Henryk Furman i Małgorzata Wiłkomirska. Henryk Furman nie znalazł się w Radzie w nowej kadencji, ale pozostała dwójka opowiedziała nam o swojej pracy na rzecz mieszkańców. Moim takim słowem, moją taką zasadą jest, że nigdy nie przekładam niczego na bok. Osoby, które do mnie przychodzą z danym problemem, z danym kłopotem, od razu dzwonię czy umawiam się z naczelnikiem czy osobą kompetentną, która tej osobie pomoże i wspólnie razem do niej jedziemy, wyjaśniamy sprawę, a interpelacja to jest przełożenie w czasie, co najmniej 2-3 miesiące, a ja nie lubię odkładać spraw na bok i czekać na ich efekt. Robię to raz od ręki. To nie chodzi o to ilość interpelacji, tylko co się załatwiło. Ja jestem dumna z tego, że udało mi się jednak przywrócić do planów budżetowych skrzyżowanie Kasztelańskiej i Jana Pawła II, bo wszyscy pamiętamy tego słynnego rogala, który bardzo blokował ruch. Oczywiście jakieś takie drobiazgi, chodnik, który był do połowy zrobiony przez spółdzielnię, a zaczynał się teren miejski, więc zostawało błoto. Takie rzeczy, no oczywiście przede wszystkim skupiałam się na tym, aby pomagać instytucjom kultury, no i mieliśmy dużo jednak zachodu z wprowadzaniem nowej ustawy o systemie oświaty. Także jak mówię, dla mnie, ja nie muszę pisać, ja po prostu cały czas coś robię i dla mnie to nie jest wyznacznik, że jest tyle czy tyle interpelacji. Wiesław Bielawski to emerytowany górnik. Na co dzień działa w Radzie Wspólnoty Samorządowej na Podgórzu. Startował z komitetu Romana Szałemeja i zdobył 402 głosy. Małgorzata Wiłkomirska również nie jest już aktywna zawodowo, ale działa społecznie, głównie prowadząc dziecięce grupy muzyczne. W wyborach startowała z komitetu Romana Szałemeja i poparło ją 1195 wyborców. Wkrótce przedstawimy sylwetki kolejnych radnych, a ranking pod względem liczby złożonych interpelacji znajdziecie na portalu wałbrzych24.com.